Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię w Instant Pot własnej roboty sos do makaronów, ravioli, mięsa i innych potraw. Koniecznie musicie wypróbować. Jest przepyszny, aromatyczny i co najważniejsze, zrobiłam go sama. Satysfakcja jest, jak się otwiera słoik. Robi się go naprawdę bardzo łatwo, ekspresowo. Zostańcie ze mną, to zobaczycie i sami się przekonacie. Ja uwielbiam z kurczakiem, z makaronem i świeżą posypaną natką. Polecam. I tutaj moje produkty. Mam tutaj 7 funtów, czyli 3,2 kg plum tomatoes. W Polsce wydaje mi się, że odpowiednik do tych pomidorów będą pomidory Lima. To są takie bardziej podłużne pomidory. 2 duże czerwone papryki. 2 duże cebule, jedna czerwona, druga żółta. Czosnek świeży, polecam. 3 średnie marchwie. Duża garść świeżej bazylii. Przyprawy: pieprz, oregano, włoskie przyprawy i sól koszerna. Troszeczkę oliwy z oliwek i liście laurowe. Pomidory kupiłam na lokalnej farmie, zapłaciłam tylko 99 centów za funt, także nie tak drogo, więc się opłacało. Nie wydajcie za dużo pieniędzy, bo nie chcecie, żeby koszt tego sosu był za duży. Najpierw te pomidory dobrze umyłam, osuszyłam, żeby jak najmniej wody na nich było i teraz je pokroję, tak jak widzicie, na takie większe kawałki. Oczywiście odkrajam ten kawałek, co jest od łodygi. Kroisz na większe kawałki, nie trzeba tutaj na drobno, ponieważ one się ugotują i po prostu szkoda czasu. Jak widzicie, pokrojone pomidory wrzucam na durszlak, także będę robiła tak na 2 durszlaki. Połowę pokroiłam tutaj i szybciutko sobie podstawię drugi i dokończę kroić drugą połowę. Pomidory mają to do siebie, że mają dużo wody w sobie i po prostu chcę, żeby po pokrojeniu z nich troszeczkę się ta woda odsączyła. Jeżeli Wam się tego nie chce robić, to możecie od razu zacząć gotować i tylko po prostu po otwarciu odlać troszeczkę więcej wody niż ja odleję. I ja sobie teraz je zostawię tak na godzinę, żeby one troszeczkę się tutaj odsączyły. Żeby troszeczkę to przyspieszyć, ja sobie tutaj pougniatam, pouciskam te pomidory, żeby jak najwięcej wody z nich wyleciało. Oczywiście rękę mam czystą, jakby ktoś pytał. Do sosu będę dawała dużo czosnku. Jak widzicie, mam tutaj 4 gigantyczne ząbki czosnku i jeden mniejszy, także co najmniej 7 takich mniejszych bym zdecydowanie dała. Jeżeli Wasze są mniejsze, pokroję je na troszeczkę mniejsze kawałki, ale nie za drobno, ponieważ i tak po otwarciu wszystko będę blendowała ręcznym mikserem, także szkoda tracić czasu. Tutaj mam 2 duże czerwone papryki, które przekroiłam na pół, obczyściłam w środku i pokroję je na większe kawałki. Nie daję tutaj żółtej albo zielonej papryki, po prostu chcę zachować kolor sosu, żeby był czerwony, więc tylko zostaję przy czerwonej. Spójrzcie, takie duże kawałki wystarczą. I teraz 3 marchwie średnie. Marchew tutaj nam też pomoże zagęścić ten sos. Pokroję je na takie większe kawałki. Tak jest idealnie. Cebula. Będę dawała jedną czerwoną, jedną żółtą. Jeżeli Wy nie macie czerwonej, to oczywiście możecie dać 2 żółte. Jeżeli macie białą, też może być to biała cebula. Ja akurat miałam, więc daję takie. Ok, wszystko pokrojone, gotowe do robienia. Spójrzcie, jak pomidory się również odsączyły. Tego nie wylewajcie, bo to można wykorzystać. Ja jutro będę robiła zupę pomidorową. Spójrzcie, mam tu odlane 300 ml tego soku, także na pewno sobie wykorzystam do zupy, jak również można wykorzystać do pulpetów w sosie pomidorowym. Ok, i zaczynam. Ustawiam Instant Pot na opcję podsmażania. I na rozgrzany garnek wlewam około 2 łyżki oliwy z oliwek. Na rozgrzany garnek i oliwę wrzucam cebulę. Zamieszam i będę podsmażała około 4 minuty.
Dodam od razu też wszystkie przyprawy. 3 małe łyżeczki soli koszernej, po jednej małej łyżeczce oregano i włoskich przypraw. Świeżo zmielony pieprz. Od razu wrzucę czosnek. Zamieszam. I tak maksymalnie 4 minuty będzie się to tutaj wszystko podsmażało. Tak po prostu, żeby się spociła ta cebula i puściła troszeczkę wody. Szczerze mówiąc, na dobrą sprawę można by było wszystko wrzucić, zamknąć i tutaj nic nie podsmażać, ale ja nie lubię iść na łatwiznę, także zrobię tak, jak uważam, moim zdaniem jest najlepiej. Po około 4 minutach wrzucam paprykę i marchew. Dużą garść świeżej bazylii. I 3 liście laurowe. Wszystko dobrze zamieszam. I zanim dodam pomidory, jeszcze ostatni raz pouciskam je tak, żeby jak najwięcej tej wody się z nich odsączyło. Zwróćcie uwagę, jak ta woda z nich jeszcze tam kapie. I wrzucam je do garnka. Ja dzisiaj korzystam z mojego 8-quart Instant Pot. Jeżeli Wy macie 6, to tylko po prostu bym zredukowała ilość pomidorów i może dałabym 2 średnie cebule, a nie tak duże jak moje. Także do 6-quart Instant Pot dałabym tak około 3 kg pomidorów. Teraz wszystko zamieszam, tak od spodu postaram się. I zwróćcie uwagę, że ja tutaj nawet kropelki wody nie wlewam, bo te pomidory puszczą tyle wody, że tutaj nic się nie ma prawa przypalić. Także nic wody nie wlewam. Ok, i to wszystko. Zwróćcie uwagę, jak dużo jest tych pomidorów. Prawie cały garnek. One opadną po ugotowaniu. Zamykam pokrywę. Ustawiam zaworek w pozycji sealing, żeby zabrało się ciśnienie. Instant Pot był na opcji podsmażania, więc trzeba wyłączyć i przełączam na opcję pressure cook. W innych może być to opcja manualna, tylko na 10 minut. Teraz garnek będzie zbierał ciśnienie i odliczał do dołu. Po otwarciu użyję sobie takiego ręcznego miksera, żeby zblendować wszystkie produkty w środku, żeby powstał sos. I już mi się skończyło. Przegapiłam, jak było 0,0, także jak wyskoczy 0,0, to znaczy, że już koniec. I ja teraz zrobię 15 minut naturalnego odparowania, czyli nie otwieram zaworka przez 15 minut po skończeniu. Po 15 minutach przesuwam na pozycję venting, żeby resztę ciśnienia wyleciało. W międzyczasie wyparzyłam sobie słoiki. Mam taki lejek z grubą szyjką do przelewania. Nakrętki też wyparzone. Jak ciśnienie odparuje, bezpiecznie można otworzyć przykrywę. Ale pachnie, ulala. Pojemność w garnku opadła, także tak jak widzicie, już nie jest taki pełen jak był. I teraz wezmę sobie ręczny mikser, żeby wszystko zblendować, ale najpierw tutaj sprawdzę, ile ja mam tej wody, bo na pewno już widzę, że trzeba tą wodę odlać. Nie chcemy, żeby ten sos był za rzadki, a jakbym teraz zblendowała, to po prostu bym musiała bardzo długo go gotować, żeby on się sam zagęścił. Także żeby ułatwić, odlewam tą wodę i ja tutaj odlałam 400 ml, ale polecam odlać 500, to wtedy nie trzeba będzie za długo go gotować po zblendowaniu. Ja tej wody również nie wyleję, wykorzystam do zupy pomidorowej, jak będę robiła jutro. Również można wykorzystać do na przykład pulpetów w sosie pomidorowym. Dosłownie chwilkę zejdzie, żeby zblendować te wszystkie warzywa w tym sosie. Uważajcie, bo on jest gorący, także jak chlapnie, to też również uważajcie, jeżeli macie na sobie jasne ciuchy.
I tak oto wygląda ten sos. Ja sobie tutaj zaraz go jeszcze najpierw posmakuję, żeby zobaczyć, czy nie trzeba czegoś dodać. Moim zdaniem jest idealny, ale ja sobie jednak go jeszcze troszeczkę podgotuję, żeby troszeczkę jeszcze ta woda wyparowała. Żeby sos się zagotował, trzeba przestawić Instant Pot na opcję podsmażania. Posmakuję sobie jeszcze tutaj ten sos, zanim zacznie się gotować. I wydaje mi się, że jeszcze jedną łyżeczkę soli i trochę świeżego zmielonego pieprzu muszę dodać. Jeżeli chcecie zrobić sobie go bardziej pikantnego, to proponuję dodać małą, czerwoną, pikantną papryczkę. Dodać po prostu przed gotowaniem, wtedy kiedy dajemy wszystkie te pokrojone warzywa, albo po prostu wsypcie kilka płatków takiej pikantnej, czerwonej papryczki. Sos się zagotował i pozwolę tak do 10 minut, żeby on tutaj sobie popyrkał od czasu do czasu. Oczywiście trzeba mieszać, żeby on tam się nie przypalił i zobaczycie, że on szybciutko zgęstnieje. Dla mnie taki jest idealny. Odlałam tylko 400 ml, jak otworzyłam garnek. Jeżeli odlejecie 500, to podejrzewam, że nawet już nie trzeba będzie go wcale gotować. I już jak jest gotowy, wlewam do gorących, wyparzonych słoików. Te słoiki można zawekować, czyli włożyć do garnka z gorącą wodą, pogotować z godzinę czasu i one będą mogły stać w szafce na półce. U mnie taki sos idzie po prostu błyskawicznie, maksymalnie do 2 tygodni, także jak zrobię taką metodą, jak je wleję gorące do wyparzonych słoików, od razu zakręcę, one się zawekują. 2 tygodnie śmiało można taki sos przetrzymywać w lodówce i będzie świeży. Przed zamknięciem upewniam się, że brzegi słoiczka są czyste, także zwilżonym ręcznikiem papierowym będę wycierała każdy słoik z osobna. Taki sos również można zamrozić, tylko pamiętajcie, jeżeli mrozicie w szklanym słoiku, to ten słoik nie może być pełen sosu, musi być co najmniej zostawione 2 cm, nawet i 3 cm, żeby bezpiecznie być upewnionym, żeby ten słoik po prostu nie pękł. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do zrobienia takiego sosu samemu w domu. Jest naprawdę przepyszny. Uwierzcie mi, nie dałabym filmiku na YouTube, gdybym nie była 100% przekonana, że naprawdę warto jest go samemu zrobić. Jest przepyszny, idealnie pasuje do makaronów, do ravioli. Jadłam go na różne już sposoby. Wszyscy u mnie w domu lubią ją. Bardzo polecam. Jak wypróbujecie, dajcie mi komentarz na YouTube, bo będę bardzo ciekawa, czy Wam smakowało. Subskrybuj mój kanał i polub mój filmik i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.